Druga edycja Nagrody Literackiej imienia Witolda Gombrowicza ma mecenasa. Jest nim Jarosław Krzyżanowski, prezes i współwłaściciel firmy QFG. Zdecydował się przekazać 50 tysięcy złotych. Nazwisko mecenasa ogłoszone zostało podczas konferencji prasowej zorganizowanej w Muzeum Witolda Gombrowicza. Przedsiębiorca, człowiek, który lubi przekraczać granice i odnosić, stawiać sobie cele i je osiągać. Tak robi od lat w biznesie, przeżywając lepsze i gorsze momenty, ostatnio na szczęście same lepsze i tego życzymy i tobie, ale i sobie też tego życzymy. Dziękuję. Oczywiście. Jest osobą wielu pasji, ale co nas bardzo cieszy, jest również nałogowym czytelnikiem. Mecenas wyjaśnił, dlaczego zdecydował się zaangażować w drugą edycję Nagrody Literackiej. Dość długo współpracujemy z Muzeum Gombrowicza. Placówka fajna, myślę, że fajna na mapie kulturalnej w ogóle nie tylko naszego kraju, ale Europy i świata. Gombrowicz jest znany, gdzie nie pojedziemy. To jeśli mówimy o czytelnictwie, to o Gombrowiczu mówią, pytają i jak wskażemy, że mamy jeszcze bardzo blisko naszych firm Muzeum Gombrowicza, każdy jest tym zafascynowany. Też to, co Tomek wspomniał, sam lubię dużo czytać. Pracujemy w regionie, prowadzimy już firmy od 27 lat. Staramy się wspierać region, staramy się być firmą odpowiedzialną społecznie. Nagroda Literacka imienia Gombrowicza staje się znaczącym ogólnopolskim wyróżnieniem kulturalnym. Potwierdza to zlecony przez prezydenta Radomia raport pokazujący efekty marketingowe wydarzeń kulturalnych i społecznych zorganizowanych przez miasto i instytucje z nim związane. Raport określa zasięg przekazu o wydarzeniu do odbiorcy medialnego oraz tak zwany ekwiwalent reklamowy wydarzenia. W przypadku Nagrody Literackiej imienia Witolda Gombrowicza ekwiwalent ten wyniósł ponad 1 300 000 zł przy nakładach około 140 tysięcy złotych. Kultura jest doskonałym nośnikiem promocji naszego miasta, ale też pokazuje, że Radom jest miastem ludzi kreatywnych, ludzi otwartych, ludzi gotowych na wielkie wyzwania i pokazuje, że Radom jest miastem dobrym jako miejsce startu w wielką międzynarodową karierę. Na zgłoszenia do tej edycji nagrody organizatorzy czekają do końca stycznia. Dotychczas przysłano 55 książek. Nazwiska nominowanych do drugiej edycji poznamy w czerwcu, a laureata w pierwszy weekend września.